Dzisiaj w naszej galerii na Pięterku w Świebodzińskim Domu Kultury kolejna odsłona wernisażu plastycznego grup plastycznych, które na co dzień pracują w Świebodzińskim Domu Kultury pod okiem pani Urszuli Sawickiej. Dzisiaj wernisaż to wycinek twórczości dzieci związany z zimą, z ich wspomnieniami dotyczącymi śnieżnej zimy. Techniki prac bardzo mieszane, dużo radości, dużo ciepła. Myślę, że bardzo sympatyczne popołudnie. W zajęciach uczestniczy około 27 dzieci. No i głównym zadaniem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań, budzenie kreatywności, wspieranie w organizacji czasu wolnego, no i przede wszystkim budowanie wiary w swoje możliwości. A dzisiejsza wystawa to prace malarskie, tematycznie związane z zimą, z otaczającą nas przyrodą, inspirowane również wspomnieniami, artystycznymi ilustracjami i zapraszam do oglądania tych przepięknych malarskich prac. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Na pewno są to doskonałe zajęcia rozwijające dla dziecka. Moja córka w wieku 7 lat, czyli zaczęła chodzić w tym roku, chodzi od kilku miesięcy i biegnie na te zajęcia. Poza tym są to zajęcia bardzo różnorodne, różnymi technikami pracują dzieci i wracają bardzo zadowolone. Naszym zadaniem jest pokazywanie, w jaki sposób można ten wolny czas kreować, spędzać w inny sposób niż tylko korzystając po prostu ze współczesnych mediów. Myślę, że jest to bardzo cenne i to przede wszystkim rozwija właśnie kreatywność i buduje wiarę we własne możliwości. Bardzo lubię tu chodzić, lubię plastyczne rzeczy. Ogólnie w domu rysuję, maluję. Namalowałam ptaszka na tle księżyca. Mój ulubiony kolor to taki zielony. Poznając nowe techniki plastyczne, korzystając z różnorodnych materiałów, przyborów plastycznych, na pewno rozwijają swoją kreatywność, swoje umiejętności plastyczne, rozbudzają swoją ciekawość i na pewno inspirują się do tego, żeby uczestniczyć w tych zajęciach. Na pewno jest doskonała forma spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w zimowe, jesienne wieczory. Zauważyłam, że dzieci lubią rysować, malować, no i dlaczego nie kontynuować tego, żeby to szło w bardzo dobrym kierunku.